Na pewno nie raz widziałeś okno ozdobnie wypełnione szklanym obrazem. To właśnie jest witraż. Kawałki szkła są otoczone ołowianymi paskami, które stanowią niejako kontury przedstawionego za pomocą witrażu obrazu i są stelażem całej konstrukcji. Witraże znane były już w starożytności, ale upowszechniły się najbardziej w średniowieczu. Kojarzą się nam dziś przede wszystkim z sakralną sztuką gotyku. Przetrwały bardzo dobrze zachowane w monumentalnych katedrach Niemiec czy Francji, ale również w Polsce mamy ich piękną kolekcję. Warto na nie zwrócić uwagę, zwiedzając kościoły i katedry. Witraże cieszyły się też bardzo dużą popularnością na przełomie XIX i XX wieku. Ta technika zdobnicza przeżywała wówczas istny renesans, a szczególnie upodobali ją sobie artyści secesyjni. Jednym z największych polskich witrażystów był Stanisław Wyspiański. Stworzył mnóstwo szkiców do witraży. Nie wszystkie udało się zrealizować. Te, które powstały, zachwycają i przyciągają wzrok do dzisiaj. Oto najbardziej znany witraż tego autora. Bóg Ojciec Stań się. Znajduje się on w oknie nad chórem muzycznym w kościele franciszkanów w Krakowie. Przyjrzyj się postaci. Stwórca tu przedstawiony jest pełen energii. Wydobywa świat z chaosu. Postać Boga jest majestatyczna, lekko wygięta w tył, co nadaje jej ruchom płynności. Unosi się nad powierzchnią, nad falami morza. Złota twarz w aureoli rozwianych włosów i z siwą brodą wydaje się sroga i poważna. Jedna ręka jest uniesiona nad głową we władczym geście, druga wypuszcza spod palców promienie. Ręce stwórcy pokazane na tym witrażu są dla wielu zagadką, wyglądają jakby należały do dwóch innych osób. Lewa jest umięśniona, potężna i pełna życia. Prawa jest niemal martwa, jakby była ręką szkieletu. Lewa ręka jest życiem, prawa śmiercią. Obie należą do Boga, który daje życie i śmierć. Podobnie jest z oczami, są one zakryte, zamknięte, ale na twarzy widzimy jakby spływające łzy. Czy Bóg, tworząc świat, wie już, jak wiele cierpienia na nim będzie? Niezwykłe są też kolory witraża. Dominują tu ciemne barwy zieleni, fioletu, błękitu, rozświetlone kolorem żółtym, pomarańczowym, czerwonym i białym. To dzięki tym kolorom szaty Boga wydają się falować, jakby pozostawały w ruchu pod wpływem niewidzialnego wiatru. Witraż Bóg Ojciec Stań się powstał w 1905 roku. Jest uważany za jedno z najwybitniejszych dzieł Stanisława Wyspiańskiego, a także za arcydzieło światowej sztuki witrażowej. Warto go zobaczyć, będąc w Krakowie.